Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, tutaj, na które Państwa poprosiłem, a na którym chciałbym już taki dokonać takiego pełnego podsumowania tej kadencji, również takiego mojego spojrzenia ze strony tutaj organu, który reprezentuje jako starosty tureckiego i wskazania tych dobrych stron, tego co się udało nam zrealizować w tej kadencji i ewentualnie tych również obszarów, których do końca jeszcze nie ma tej pełnej satysfakcji, których jednak jeszcze się w pełni nie udało zrealizować. Szanowni Państwo, na początek chciałbym powiedzieć, że tą kadencję mijającą w latach 2014-2018 uważam za bardzo udaną, za udaną zarówno dla samorządu powiatu tureckiego, jak również dla mieszkańców. Odrzucając tą ostatnią retorykę wyborczą, która tu się pojawia w wielu mediach, również uważam tą kadencję za bardzo udaną pod względem współpracy z koalicjantami, również z radnymi w Radzie Powiatu, ponieważ no, w trakcie kadencji nie było większych takich uwag co do realizacji programu, który przyjęliśmy. Większość głosowań, które się odbywało, było jednak większościowe tutaj w tej koalicji uzgodnione i przyjmowane w takim raczej systemie wcześniejszej dyskusji i późniejszego realizacji. Natomiast też chciałem powiedzieć, że to nie są jakieś subiektywne tylko oceny, bo tutaj o tym dokonaniach tej kadencji świadczą przede wszystkim liczby i fakty. I tutaj kilka tych liczb bym chciał Państwu przytoczyć i tych faktów również, które tutaj miały miejsce. I pierwsza taka liczba, która tutaj się pojawia, to jest wartość pozyskanych środków inwestowanych w kwocie blisko 50 milionów złotych. I ta liczba 50 milionów pokazuje, jak ta kadencja była skuteczna, jak udało nam się dobrze przeprowadzić różne elementy związane i z pozyskiwaniem środków, i z wydatkowaniem w różnych obszarach. Ta kwota naprawdę robi wrażenie. Ta kwota 50 milionów złotych może być zestawiona jednocześnie przy poziomie zadłużenia powiatu, bo kiedy rozpoczynaliśmy kadencję, to zadłużenie powiatu było na poziomie ponad 12 milionów złotych. Dzisiaj stan faktyczny zadłużenia powiatu jest to 5 milionów 150 tysięcy. Jest to kwota najniższa od 2008 roku. Być może do końca tego roku jeszcze troszeczkę może się zwiększyć ze względu na ten emisję obligacji w wysokości 6 milionów. Aczkolwiek po wykonaniu budżetu uważam, że ta emisja w pełni zostanie zrealizowana, że być może ta kwota 6 milionów nie będzie w pełni wykorzystana, nie będzie potrzebna, co na pewno spowoduje, że to zadłużenie powiatu będzie niższe niż na początku kadencji, a jednocześnie te 50 milionów jednak zostało tutaj zrealizowanych. Jak Państwo pamiętacie, koalicja była zawierana pomiędzy ugrupowaniem oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe, które ja reprezentuję, którego jestem radnym z okręgu miasto Turek i również które to ugrupowanie rekomendowało mnie na funkcję starosty. Pozostałymi partnerami było ugrupowanie PiS, RIP i też tutaj towarzystwo samorządowe włączyło się do tych działań, więc ta koalicja była taka dosyć szeroka, gdyż w mojej opinii dawała ona taką gwarancję realizacji tych wszystkich projektów, zamierzeń, które sobie tutaj nakreśliliśmy. I tutaj przypomnę, że tym takim głównym obszarem, czy głównymi obszarami, które wskazałem na początku tej kadencji, to była oczywiście ochrona zdrowia, edukacja i inne elementy na końcu z infrastrukturą drogową, którą uznaliśmy w tej kadencji za oczywiście istotny element, ale nie kluczowy w tej przestrzeni czasowej. I wszyscy koalicjanci, którzy przystąpili do tej koalicji, na taką formułę się zgodzili. Również akceptując priorytety, które zaproponowałem. Więc myślę, że to jest to dobra sprawa, kiedy możemy pokazać, jakie działania podjęliśmy, jakie udało się nam zrealizować. Ja tą kadencję, Szanowni Państwo, traktuję całościowo. Oczywiście mamy wiele sukcesów, ale też są sytuacje, że nie wszystkie nasze zamierzenia udało się zrealizować.
Oceniam ją jako całościowo, jako dobrą kadencję i tutaj no, nie chcę podchodzić do tematu, jak wybierać, które są lepsze elementy funkcjonowania tej koalicji, które gorsze, bo tak bym wybierał rodzynki z ciasta, mówiąc, że to biorę, co jest lepsze, a tamto pozostałe zostawiam. Więc ja uznaję, że całościowo ta kadencja i ta koalicja pracowała dobrze i tak powiedziałem na początku, odrzucając retorykę wyborczą, która się pojawia tutaj w ostatnim okresie. A proszę Państwa, chciałbym wrócić również do tych, już może bardziej szczegółowo, do tych obszarów, o których mówiłem na początku. Może zacznę od ochrony zdrowia. I tutaj, Szanowni Państwo, to było nasze bardzo konkretne nastawienie. Wszystkie ręce na pokład, zapobiec likwidacji szpitala. I powiem wprost, gdybyśmy wtedy ostro nie postawili tej sprawy, to dzisiaj szpitala w Turku już by nie było. Sytuacja, jaką zastaliśmy, była ta sytuacja, kiedy trzeba było natychmiast udzielać pożyczki, żeby przywrócić dostawę energii, bo praktycznie groziło to odcięciem prądu i gazu, zaburzeniem funkcjonowania całości jednostki i tak naprawdę no, można powiedzieć, że byliśmy o krok od likwidacji tej kluczowej dla bezpieczeństwa mieszkańców jednostki ochrony zdrowia. Dlatego tak bardzo byłem zdeterminowany i powiem wprost tutaj też, że gdyby no nie taka moja determinacja i też mocne jakby wymuszenie, można powiedzieć, w sprawie też również na naszych koalicjantach tego działania, to dzisiaj tego szpitala by nie było. I to trzeba sobie jasno i czytelnie powiedzieć. Czy można było to lepiej robić? Pewnie można, bo jeszcze jakieś rzeczy lepiej wykonać, może było jeszcze tych środków więcej pozyskać. Tylko dzisiaj, jak słysząc różne uwagi, to powiem w ten sposób, że wcześniej nikt tego nie zrobił. Dzisiaj wszyscy mają pomysły, natomiast wtedy we wcześniejszych latach, kiedy sytuacja była znana, nikt tego nie zrobił. To my zrobiliśmy w tej kadencji i powiem wprost, to tej Radzie mieszkańcy mogą zawdzięczać, że ten szpital dalej będzie funkcjonował, bo jestem o tym przekonany. To dzięki naszym działaniom pracowników szpitala, pracowników starostwa, wszystkim osobom zaangażowanym, weszliśmy do sieci szpitali. Pamiętacie Państwo te zawirowania na oddziale chirurgii, które również tak no, były pewnym zagrożeniem, ponieważ był to moment, kiedy lekarze na oddziale chirurgii stwierdzili, że nie są w stanie kadrowo obsadzić funkcjonowania szpitala. A to był moment, kiedy było negocjowane wejście do sieci szpitali. Bez oddziału chirurgii, bez obsady nie weszlibyśmy do sieci, czy w ogóle by też również pomimo posiadania budynków szpital by w Turku nie funkcjonował. Więc ja w tych swoich oczywiście ocenach pokazuję całościową problematykę. Nie tylko, że udało nam się przebudować oddział jeden, drugi, trzeci i oczywiście to był wymóg ministerstwa i zachowania standardu i innych oczywiście przepisów, ale również pokazuję cały proces kształtowania tej sytuacji i wychodzenia z tej sytuacji problematycznej, która nawarstwiła się przez kilkanaście lat, bo jeżeli na początku kadencji mówiliśmy po audycie, że 95% zużycia sprzętu w szpitalu było, to znaczy, że tam przez kilkanaście lat praktycznie ta baza nie była odtwarzana. Ją trzeba było natychmiast odtwarzać w ciągu 3-4 lat. To też musi również społeczeństwo naszego powiatu zrozumieć, jakie to było zagrożenie i w jakiej sytuacji my rozpoczynaliśmy sprawowanie właśnie władzy w tej kadencji. Powiem w ten sposób, ponad 15 milionów zainwestowanych i wierzę, że to te środki zainwestowane będą naprawdę dobrze służyły mieszkańcom, społeczności, pracownikom, pacjentom. Naprawdę to jest wielka rzecz. Z ostatnich takich informacji mogę Państwu powiedzieć, że ta ściana, którą Państwo przejeżdżają, widzicie taką nieocieploną, taka goła cegła, jest szansa, że zostanie to zmienione, ponieważ jeszcze w 2016 roku złożyliśmy do konkursu w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek, w zasadzie my jako powiat przygotowaliśmy komórki starostwa, natomiast wnioskodawcą był szpital. I okazuje się, że jest informacja świeża, że no, około 3 milionów możemy otrzymać na te termodernizacje tych obiektów. Już mamy informację z NFOŚ-u, że mamy się spotkać, uzgodnić. Do 85% dofinansowania jest możliwość, więc to też by wpłynęło na dalsze działania z tym szpitalem. Powiem również, że no, liczymy na to, na tą szczęśliwe rozstrzygnięcie być może
dotyczące rewitalizacji, bo tam przypominam o ponad 8 milionów wnioskowaliśmy. Jesteśmy po części formalnej w ocenie merytorycznej. Gdyby to sprawdziło, to kolejne środki by spłynęły do powiatu. Więc pokazuję skalę. 15 milionów, uratowaliśmy szpital i to jest na pewno efekt tej naszej kadencji. Też trzeba podziękować oczywiście tutaj naszym koalicjantom. No udało się to 1 600 000 zabezpieczyć. Tutaj częściowo to pójdzie na ten oddział wewnętrzny. 300 000 na karetkę. I to każdy pieniądz jest dla nas bardzo istotny i się cieszymy bardzo, że to się udało zrealizować. Natomiast pokazuje skalę potrzeb. To jest ponad 15 milionów. Kolejne środki 8 milionów ewentualnie, które się może pojawią. I te 3 miliony z NFOŚ-u to pokazuje skalę działalności. Szanowni Państwo, kolejna rzecz, edukacja. No to jest taką rzecz, na której chyba ja się najlepiej znam i tutaj wchodząc na stanowisko starosty, no miałem od razu przemyślany koncept, jak realizować, jak wspierać biznes w Turku. Zresztą sam jestem honorowym członkiem Tureckiej Izby Gospodarczej. Wcześniej przez kilka lat byłem dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych, więc wszystkie te procesy mi były znane i jakby ten przygotowywaliśmy się do tych zmian, do tej transformacji gospodarczej przez wiele lat. Natomiast te 20 milionów pozyskanych dało nam naprawdę taki krok milowy w przyszłość i dzięki tym środkom możemy zmieniać rzeczywistość, możemy przygotowywać się do tej transformacji gospodarczej. I tutaj trzeba też oddać zarządowi województwa wielkopolskiego, że to za ich działaniem te 15 milionów się pojawiło, bo to nie były, szanowni Państwo, środki konkursowe. To była decyzja zarządu województwa wielkopolskiego o zabezpieczeniu 15 milionów na potrzeby powiatu tureckiego. W ramach tego oczywiście nasze komórki, starosta musiał napisać projekt odpowiednio, to uzasadnić, żeby środki dodatkować, ale to była decyzja tych członków zarządu, którzy tą decyzję podjęli. I tutaj też powiem, że oczywiście dwóch wicemarszałków z Polskiego Stronnictwa Ludowego zabiegało mocno o to, żeby to się stało, ale również trzeba powiedzieć, że marszałek Marek Woźniak, którym również osobiście na ten temat rozmawiałem, przychylny był tej naszej koncepcji i wspólnie tą decyzję zarząd podjął. I to trzeba również oddać, że to jest wielki sukces i myślę, że ta wdzięczność nasza będzie jeszcze długo trwała dla tych osób, które w tym czasie tę decyzję strategiczną, uważam, dla naszego powiatu podjęły. A strategiczną dlatego, że dzisiaj, szanowni Państwo, w gospodarce, w biznesie będą wygrywali ci, którzy mają lepszy dostęp do specjalistów, do kadry, mogą ją zaoferować. I tutaj to na pewno będzie możliwe, bo nawet moje ostatnie spotkania tutaj na różnego rodzaju wydarzeniach, między innymi ostatnie wydarzenie z otwarcia fabryki DMG Mori, która jest koncernem japońsko-niemieckim produkującym maszyny CNC i sprzedającym dla różnych innych przedsiębiorstw, na przykład produkujących elementy dla przemysłu lotniczego, dla przemysłu motoryzacyjnego. I ich jakby pokazanie sprawy dzisiaj, możliwości rozwoju jest bardzo ciekawe dla nas, ponieważ prezes tej firmy wskazuje wprost, że jako firma są producentem bardzo specjalistycznych maszyn, mają zainteresowanie po stronie klientów, chcieliby rozwijać, natomiast klienci mówią wprost, żadne upusty konkretnie, my kupujemy od Was maszynę, jak dacie nam pracownika, który tę maszynę obsłuży. I dla nas to jest również bardzo wielka szansa, tym bardziej, że ta branża, akurat konkretna branża obróbki skrawaniem, takiej bardzo nowoczesnej obróbki skrawaniem, jest u nas zakorzeniona w powiecie od wielu lat. Od wielu lat kształciliśmy specjalistów, tokarzy, frezerów, operatorów obrabiarek. W naszym społeczeństwie dużo osób te kwalifikacje posiada. Natomiast dzięki temu, że lokowaliśmy centrum szkoleniowe DMG Mori na terenie powiatu tureckiego, jesteśmy wiarygodnym partnerem i również potencjalny klient, który by chciał kupić ewentualnie maszyny od tej firmy czy też innej i tu zainwestować, ma pewność, że znajdzie tutaj specjalistów. I to jest budowanie tego otoczenia biznesu, budowanie marki, budowanie zaufania dla przyszłych inwestycji. I tutaj cieszę się bardzo, że to nam się udało zrealizować. Ale nie tylko to nam się udało zrealizować. Proszę Państwa, na początku tej kadencji, jeszcze w trakcie kampanii poprzedniej mówiłem, że szkoła w Kaczkach ma przyszłość. I pamiętacie Państwo, jak już chwiała się ta szkoła. Tam praktycznie mówiono, że tą szkołę trzeba zamykać. Pomysły były zmieniać nazwę, schować ta rolnicza, żeby to się nazywało rolniczo, bo może to pomoże. Oczywiście uważaliśmy, że to jest błędna koncepcja. Postawiliśmy również na rozwój w oparciu o nowe technologie, o nowe działania,
Wkrótce tworzymy precyzyjne rolnictwo w tej szkole, ale również inne kierunki. I też, może powiem nieskromnie, powiem wprost, to również zasługa tej rady, tych osób, które w tej radzie pracowały, że ta szkoła nadal funkcjonuje. Powiem więcej, ta szkoła ma przyszłość już teraz. Ostatnie nabory pokazały, że jednak przywrócono jakby zaufanie do tego kształcenia i dzisiaj możemy powiedzieć, że spokojnie i pracownicy, ale również przyszli uczniowie mogą tam się realizować i kształcić. Także to są, proszę Państwa, konkrety, które się udało nam zrealizować, a również mamy pozytywne sygnały od pracodawców, którzy wskazują wprost, tak, to jest właściwy kierunek. Dobrze to zrobiliście, bo dzisiaj my kupujemy te nowe technologie, mamy specjalistów na miejscu, nie musimy czekać za nimi 5 lat, aż ktoś wpadnie na pomysł, żeby zacząć kształcić w obszarze tych technologii. Tylko oni już są gotowi, oni mogą wchodzić na rynek, oni mogą rozwijać nasze firmy, które są tutaj firmami lokalnymi. Kolejny obszar, drogi. No i tutaj ja powiem też szczerze, że to nie był główny mój priorytet, jak Państwu ty nakreśliłem, ten priorytet to były jednak ochrona zdrowia i edukacja. I tutaj z pełną konsekwencją powiem, że oczywiście może ktoś krytykować, może mieć jakieś inne zdanie. To była moja koncepcja autorska, którą rekomendowałem radnym Polskiego Stronnictwa Ludowego i rekomendowałem koalicji. I wszyscy, którzy do tej koalicji przystąpili, zgodzili się na taką, a nie inną formę realizacji tych priorytetów. I uważam, że to była właściwa decyzja i w pełni biorę tą odpowiedzialność za to, co w tej kadencji zostało zrobione, bo uważam, że zostało to zrobione dobrze, dobrze dla przyszłości powiatu i mieszkańców. Ale wracając do tych dróg, no oczywiście, jeżeli zdejmujemy z innego obszaru, no to inwestujemy w jeden obszar, to brakuje na inny obszar. Powiat turecki ma inną specyfikę niż powiat kaliski, powiat koniński, tam są szpitale wojewódzkie, nie obciążają budżetu powiatu, więc tamte samorządy mogą sobie swobodnie inwestować w drogi, bo nie mają innych, jak to powiem, problemów związanych z finansowaniem innych jednostek. Natomiast my mamy tą specyfikę, że mamy zarówno dużą sieć szkół technicznych, mamy również szpital, który wymaga wsparcia, więc to jest tutaj realizowane. Ale powiem tak. Ponad 15 milionów na drogi lokalne przy wsparciu i współpracy z samorządami gminnymi. Tutaj dziękuję jeszcze raz i będę wielokrotnie dziękował wszystkim radnym, wójtom, burmistrzom, którzy zgodzili się w tej kadencji realizować w tej formule realizację tych inwestycji drogowych, bo uważam, że one, niezależnie czy ktoś reprezentuje powiat czy gminę, służą mieszkańcom, a mieszkańcy i ludzie tu są dla nas najważniejsi. Więc dzięki temu to udało się naprawdę zrealizować wiele ciekawych realizacji projektów. Oczywiście cieszymy się również, że w pewnym momencie podjęliśmy decyzję o realizacji, bo główna nasza kluczowa inwestycja, wrząca piętno Smaszu, jak Państwo pamiętacie, 2 miliony 600 tysięcy, udało się to zrealizować w 2017 roku. Gdybyśmy to realizowali w tym roku, byśmy tej inwestycji nie zrobili. Wtedy odpowiednio wczesna reakcja i wydatkowanie poszły na te drogi. I też powiem wprost, że to jest też sukces naszych pracowników ze starostwa, bo oni ten wniosek napisali. My w tym konkursie wystartowaliśmy, jak Państwo pamiętacie, w tym konkursie w pierwszej fazie ten projekt się znalazł pod kreską tak zwaną. Tak? My nie dostaliśmy dofinansowania w pierwszej fazie, dopiero ukształtowanie się cen na rynku i oszczędności z innych zadań, które były do realizacji zarekomendowane z dofinansowania wojewody, pozwoliły, że ten projekt wszedł do finansowania i te 1 300 000 udało nam się zrealizować. Więc to pokazuje, że tutaj też, no, tutaj nikt nikomu niczego nie dał, bo to zostało wywalczone w drodze konkursowej i to jest efekt konkursu. Natomiast przy tych wszystkich uwarunkowaniach finansowych zrównoważone inwestycje drogowe. I tutaj każda gmina otrzymała jakąś inwestycję. Oczywiście w mniejszym stopniu, w większym stopniu to było rekompensowanie wcześniejszego braku inwestycji. No, gmina Malanów, która przez 8 lat w poprzednich kadencjach nie otrzymała praktycznie żadnych środków na inwestycje drogowe, no to można się domyślić, że jeżeli nikt nic nie robił, no to trzeba było potem nadganiać ten czas i próbować to wszystko naprawiać. Ale też inny przykład, gmina Władysławów, która miała jednego radnego powiatowego, też dostała inwestycję blisko milionową i tutaj nikt nikogo nie wykluczał ani ze względu na udział w jakimś ugrupowaniu, czy też w jakichś tam innych uwarunkowaniach, tylko każda gmina dostała inwestycję.
Ja się cieszę z tego, że dzisiaj również radni, którzy nie tworzyli tej koalicji ścisłej, mogą powiedzieć, że oni również byli skuteczni i zrealizowali swoje programy. Bo cieszę się bardzo, jeżeli program nasz Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji był również do zaakceptowania przez innych radnych, no to się powinniśmy cieszyć, że wszyscy zgodnie osiągnęliśmy sukces w tych obszarach. No i to jest najważniejsza rzecz. Kolejna rzecz to współpraca, jeszcze powiem o tej współpracy z gminami. I też bym chciał zwrócić uwagę, żeby odłożyć na bok tą polemikę, która czasami jest, dzieje się w mediach na potrzeby różnego rodzaju kreowania wizerunku, od faktów. I teraz powiem też przykłady. Tutaj też jest kwestia oczywiście różnych spojrzenia na różne projekty, różnicy zdań w realizacji tych projektów. Ale fakty są takie, że wspólnie z każdym samorządem udało nam się zrealizować inwestycje. Również z samorządem miasta Turku, mówi się, że tutaj starosta tam powinien sobie zejść do burmistrza, powinien sobie się kawy napić. No, ja uważam, że zarządzanie nie polega na piciu kawy, tylko na realizowaniu konkretnych projektów. A w Turku, jeżeli my odsiejemy ten taki obszar jakichś tutaj takich różnych plotek czy innych historii, to się okazuje, że w tym mieście Turku udało nam się zrealizować kilka wspólnych projektów, bo i ulica Smorawińskiego, Dąbrowskiego, teraz Rondo, wykupy tych udziałów w tych budynkach, więc w każdym obszarze, z każdym samorządem udało nam się wypracować tą formułę, która jest była zrealizowana i która ma konkretny efekt w postaci właściwych inwestycji. Ale to, żeby nie było tak słodko, że wszystko nam się udało i wszystko było idealnie i wszystko jest zrealizowane, to tak nie jest. Były również obszary, w których spieraliśmy się i to w ramach koalicji się spieraliśmy o realizację różnego rodzaju projektów. No i kilka takich tych głównych oczywiście, może nie będę wszystkich zmieniał, ale oczywiście te główne obszary, gdzie tam wątpliwości pojawiają, to Państwo tam pewnie pamiętacie, kwestia transportu. I tutaj tak się składa, że w tej naszej strukturze koalicji, podziale obowiązków, wydziałów, ta część przypadała naszym koalicjantom z Prawa i Sprawiedliwości, który nazywał kolega wicestarosta Dariusz Kałużny. No i tam akurat była ta koncepcja wejścia w formułę transportu z Koninem, forsowana. Ja powiem, obserwowałem te działania, natomiast w pewnym momencie sytuacja, która się pojawiła po przekazaniu tych umów, które tam zostały tutaj przez wicestarostę wynegocjowane, czy też jakby uzgodnione, stwierdziłem, że to jednak nie jest korzystne rozwiązanie dla powiatu tureckiego i w tym momencie, powiem tutaj wprost, zablokowałem tą decyzję i powiat turecki nie wszedł w to porozumienie. To było takie w pewnym sensie wyzwanie, bo powiem szczerze, że zostaliśmy postawieni przed informacją, że z dnia na dzień ktoś nam zdejmie kilkadziesiąt kursów i przestaną autobusy jeździć. No i wtedy trzeba było wytrzymać tą presję i na szczęście się to wszystko ukształtowało i funkcjonuje w tej formule, w jakiej funkcjonuje. Obecna jeszcze nowelizacja nie wchodzi w życie, więc pewnie jeszcze jakiś czas ta formuła będzie realizowana. Na tą chwilę jest przeze mnie rekomendowana i uzgodniona, że to będzie forma koncesji, gdyby weszły przepisy w życie. Natomiast jeszcze prawdopodobnie przez najbliższy czas nie wejdą, więc będzie jeszcze czas na ewentualne rewizje tego poglądu. Drugi taki obszar to oczywiście dom dziecka, przekazanie terenu na Wojsko Obrony Terytorialnej. I tu też nie ukrywam, że były spory i nawet wewnątrz spory były mojego ugrupowania, które reprezentuję, i wątpliwości. Natomiast koniec końcem, po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw różnych uwarunkowań, jednak taka decyzja została podjęta, żeby przekazać ten teren dla tych potrzeb wojska przy mocnym zabezpieczeniu w umowie, że jeżeli w ciągu 3 lat te decyzje tam nie są podjęte o rozpoczęciu inwestycji, to teren jest z powrotem przekazywany na potrzeby, wchodzi do struktury powiatu. Jak również po zaprzestaniu, gdyby te wojska obrony terytorialnej jednak nie funkcjonowały w przyszłości, również po wyremontowaniu tych obiektów, te obiekty i teren wraca do własności powiatu.
W tym momencie ja uważam, że to była najlepsza decyzja z wielu powodów, ale przede wszystkim z takiego powodu, że powiatu nie stać jest na prowadzenie kilku inwestycji, zabezpieczenia szpitala, dróg, edukacji i jeszcze rozpoczęcia kolejnych inwestycji w najbliższym czasie. W przyszłości być może będzie jakaś jeszcze inny pomysł, inna realizacja, natomiast na tą chwilę ja tylko oczywiście mam oczekiwanie do moich koalicjantów z Prawa i Sprawiedliwości, że te deklaracje o rozpoczęciu tych remontów, tych obiektów się rozpoczną, bo były wcześniej sygnały, że to miał być 2019, no chyba już jesteśmy świadomi, że to nie będzie 2019, ale liczę, że tam zabezpieczenie tego terenu na okres zimowy nastąpi. Takim kolejnym obszarem, który może też, może Państwo może akurat nie wiecie, ale też był takim obszarem pewnym, no może nie tyle co sporu, ale takich różnych poglądów, bo też jest w gestii naszego koalicjanta piecza nad instytucjami typu Domy Dziecka w Kaczkach, Dom Dziecka w Nowym Świecie i tutaj pewna pojawiła się koncepcja właśnie Stowarzyszenia z Nowego Światu, żeby ze względu na to, że tych dzieci z Placu Tureckiego jest tam bardzo mało, bo tam jest 8 osób tylko w Nowym Świecie, taka grupka tych dzieci, pozostałe dzieci są z innych powiatów. Natomiast naszą koncepcją było to, żeby bardziej wspierać pieczę zastępczą tutaj, żeby właśnie to w rodzinach dzieci trafiały do rodzin, nie do instytucji. No ta koncepcja była, że nie będziemy rozwijali, rozbudowywali tam tej jednostki. I stowarzyszenie złożyło propozycję na temat utworzenia w tej budynku młodzieżowego ośrodka socjoterapeutycznego, takiego dla trudnej młodzieży. I tutaj no, w pierwszej fazie gdzieś tam chyba pan wicestarosta był taki no, w miarę pozytywnie nastawiony, ale aczkolwiek jednak ta dyskusja została przeprowadzona, zresztą ja tu sam konsultowałem z panią radną Anutą Seniką, jakie tam są odczucia społeczeństwa i tak chyba nie do końca to było oczekiwanie społeczeństwa, żeby to tworzyć tego rodzaju placówkę w Nowym Świecie i też tutaj to udało mi się tutaj no, z panem wicestarostą, zarządem uzgodnić jednak, że ten kierunek nie będzie przyjęty i nie będziemy tam tworzyć albo też wyrażać zgody na utworzenie tego rodzaju placówki w przyszłości. Więc no, powiem szanowni państwo w ten sposób, że ani w tej koalicji nie było aż tak wielkich sporów, które by no, tą koalicję mogły rozsadzić, ale też nie było zupełnie tak, że wszystko było kolorowo i wszyscy się głaskaliśmy i klepaliśmy po plecach. Czasami trzeba było przeprowadzać trudne rozmowy, ciężkie rozmowy, no, ale na tym polega też sprawowanie władzy i taką ja zasadę wyznaję, że trzeba po prostu mieć odpowiedzialność za to, co się robi. I ja tą odpowiedzialność za tą koalicję, za tą kadencję biorę i uważam, że to była naprawdę jedna z lepszych kadencji dla powiatu, dla mieszkańców, która da przyszłość również dla rozwoju kolejnych pokoleń i to, co żeśmy tutaj zrobili w tym czasie, czyli tak jeszcze przypomnę, zabezpieczenie szpitala przed likwidacją, uratowanie tej szkoły w Kaczkach, zbudowanie naprawdę mocnej struktury szkolnictwa technicznego, która będzie oddziaływała na gospodarkę i stworzenie tego otoczenia dla rozwoju gospodarczego i możliwości pozyskania nowych inwestycji powinna w przyszłości się przysłużyć rozwojowi.